Panowie z Inicjatywy Ochrony Mieszkańców Pogranicza mają za sobą już co najmniej kilku obywatelsko zatrzymanych nielegalnych imigrantów, którzy przebywali w polskich lasach tuż przy granicy z Białorusią. Ich patrole po przygranicznych terenach cały czas są prowadzone, a efekty zaczynają być widoczne. Aktualnie, jak sami piszą, nadal konsekwentnie robią swoje, a przeciwni im aktywiści ciągle na nich skarżą i piszą zgłoszenia. Nasze działania są prowadzone zgodnie z prawem. Każdy napotkany nielegalny imigrant jest przekazywany dla służb. Dziękujemy osobom dbającym o bezpieczeństwo granicy za poświęcenie i pilnowanie naszego bezpieczeństwa, a mieszkańcom za informacje i prawidłowe postawy dotyczące aktywistów i nielegalnych imigrantów. Zostaw łapkę w górę, jeśli popierasz obrońców z Inicjatywy Ochrony Mieszkańców Pogranicza. Straż Graniczna poinformowała, że za nimi kolejna doba na granicy, podczas której dochodziło do serii incydentów z nielegalnymi przybyszami. Cudzoziemcy ponad 50 razy próbowali przedostać się z Białorusi do Polski, pokonując naszą zaporę. W rejonie Michałowa cała grupa uchodźców chciała najpierw uszkodzić barierę, a potem wtargnąć na nasze terytorium. Jednak na widok polskich patroli zaniechali próbę i uciekli gdzieś w głąb Białorusi, pozostawiając po sobie lewarek samochodowy, którym chcieli rozszczelnić zaporę. Migranci notorycznie podpalają polskie znaki graniczne, niszczą radiowozy polskich służb i w brutalny sposób atakują naszych funkcjonariuszy. Kolejni imigranci, którzy otrzymali odmowę wjazdu do Niemiec, zostali zatrzymani na terenie Polski przez naszą Straż Graniczną. W Słubicach, podczas wykonywania realizacji zadań służbowych na jednej z ulic, funkcjonariusze wylegitymowali trzech młodych cudzoziemców w wieku od 20 do 24 lat. Byli to obywatele Konga, Mali oraz Senegalu. Wszyscy trzej przebywali w Polsce oczywiście nielegalnie. Najpierw to Niemcy nie wpuścili ich do siebie, po czym przybysze tak po prostu na butach przyszli do Polski. Do czasu wydania decyzji, która nakaże im opuścić Polskę, będą oni przebywać w strzeżonym ośrodku dla uchodźców.